podcast serii warnews.pl oraz Zła Ambasada. Geopolityka, militaria, konflikty. Witam serdecznie na najnowszym wywiadzie serii warnews.pl oraz Zła Ambasada. Dzisiaj gościmy specjalistę z dziedziny broni pancernej, Damiana Radkę, który od niedawna również podjął współpracę z znamienitym wydawnictwem, czyli Defense24. Witaj, Damianie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Spotykamy się tutaj z bardzo określonych powodów. Ukraina dostanie ciężkie wsparcie, a nawet można byłoby powiedzieć bardzo ciężkie. Zaczynamy od Bradleyów, przechodzimy przez Mardery, aby w końcu wspomnieć o, no właśnie, czołgach, z tego co wiem, to raczej samochodach opancerzonych, czyli AMX-ach 10RC. Damianie, czy jesteś w stanie nam przybliżyć tą konstrukcję? Cóż to jest? Samochód? Czołg? AMX 10RC, jak nazwa wskazuje, czyli litery RC, to skrót od francuskiego słowa roue canon, czyli oznacza to po prostu działo na kołach. Można powiedzieć, że pojazd ten został opracowany z myślą jako opancerzony wóz rozpoznawczy, ale jednocześnie może pełnić rolę kołowego niszczyciela czołgów oraz lekkiego czołgu. Także jest to pojazd, który był pomyślany jako maszyna dosyć uniwersalna. Prace projektowe rozpoczęły się jeszcze w latach 70. Pierwsze egzemplarze znalazły się w służbie armii francuskiej w roku 1981. Łącznie wyprodukowano około 457 maszyn, które znajdują się w służbie armii Kamerunu. Tam jest 6 takich maszyn, w Francji, gdzie jest około 248, Maroko, które posiada 198 oraz Kataru, który posiada 12 egzemplarzy. Generalnie co można jeszcze powiedzieć o tym pojeździe? Jest on dosyć nietypowy jak na pojazd kołowy, ponieważ steruje się nim jak czołgiem, czy też w ogóle pojazdem gąsienicowym, jako że nie posiada on osi skrętnych, jeżeli chodzi o koła. Kołami steruje się podobnie jak w wozach gąsienicowych, to znaczy, żeby skręcić na przykład w prawo, to hamowane są prawe koła, jeżeli w lewo, to lewe koła. Pojazd potrafi się także obracać w miejscu jak niektóre pojazdy gąsienicowe, bo oczywiście wszystkie tego też nie potrafią, to zależy już od typu przekładni głównych i bocznych. Zawieszenie jest hydropneumatyczne, czyli wóz może być obniżony, podwyższony, zależnie od terenu, w jakim się porusza, także do pływania to zawieszenie jest na lądzie podwyższane, w wodzie te koła znajdują się po prostu głębiej, ponieważ wóz jest napędzany w wodzie, jako że jest pływający właśnie przez obrót kół. Jeżeli chodzi o uzbrojenie tego pojazdu, jest on uzbrojony w 105-mm armatę F2 BK Meka L47. To jest dosyć specyficzna armata, albowiem jest to armata określana jako średnio-ciśnieniowa, czyli jest to coś pomiędzy armatami niskociśnieniowymi, takimi jak na przykład uzbrojenie główne dobrze znanych w Polsce bojowych wozów piechoty BWP-1, tudzież armatami wysokociśnieniowymi, czyli będącymi takimi jak uzbrojenie czołgów. Natomiast zobaczymy słuchaczom tak trochę rozwinąć tą myśl, ponieważ tutaj podaliśmy przykłady, ale jakiś taki namacalny dowodzik różnicy między tymi typami armat? No jeżeli chodzi o różnicę, no tutaj chodzi o ciśnienie na przykład, bo jeżeli chodzi o armaty kalibra 105 mm, to jest najbardziej porównywalny przykład. Takie lekkie pojazdy kołowe mają problem ze znoszeniem siły odrzutu armaty. Więc ta armata francuska, ona została wyposażona zarówno w hamulec wylotowy, jak również jest ona przystosowana do strzelania słabszą amunicją niż armaty czołgowe w tym kalibrze.
I tutaj podam właśnie przykład. Jeżeli chodzi o francuską armatę będącą na uzbrojeniu czołgu AMX-10 RC, to strzela ona amunicją 105 na 527 mm. Natomiast taki standard natowski dla armat czołgowych tego kalibru to jest 105 na 617 mm. Czyli jak widzimy, ta druga liczba tutaj określa długość łuski, więc w armatach czołgowych ta łuska jest dłuższa, a przez to też mieści więcej ładunków miotających po prostu. Jeżeli chodzi o stosowaną amunicję, to ta amunicja początkowo była zaledwie trzech typów. Była to amunicja kumulacyjna OCC 105 F3. Ona przebija około 350 mm jednorodnego stalowego pancerza. Także no, powiedzmy, że ona nie odbiega od standardów amunicji kumulacyjnej tego kalibru. Do armat czołgowych ta przebijalność jest też bardzo podobna. Jest oczywiście także amunicja odłamkowo-burząca OE-105 F3 oraz amunicja ćwiczebna BSCC-105 F3. Natomiast z czasem wprowadzono również amunicję przeciwpancerną podkalibrową OFL-105 F3. Ta amunicja jest w stanie przebić podobną grubość jak amunicja kumulacyjna, czyli też około 350 mm. Natomiast dużo łatwiej się strzela taką amunicją. Ma na większą prędkość wylotową, łatwiej jest trafić w cel, szczególnie ruchomy. Także tak wygląda, jeżeli chodzi to o siłę ognia. Powiedz mi proszę jeszcze, Damianie, bo kiedy już znamy rodzaje amunicji używanej przez ten pojazd, to czy mógłbyś nam przedstawić tą amunicję w odniesieniu do pancerzy, z którymi będzie się ona stykała? Czy ta amunicja jest w stanie poradzić sobie z rosyjskim pancerzem, czołgów na przykład rodziny T-72 albo T-90? Od przodu nie. Ma ona zbyt niski poziom penetracji, aby móc zagrozić w zasadzie wszystkim czołgom od T-64 wzwyż, jeżeli chodzi o ich przedni pancerz, zarówno kadłuba, jak i wieży. Natomiast czym innym jest pancerz boczny na przykład, szczególnie kadłuba, bo tam jest tylko 80 mm stali. Także od boku, na przykład w zasadzce, jak najbardziej mogą zagrozić, szczególnie amunicją podkalibrową. Natomiast jeżeli chodzi o amunicję kumulacyjną, no to jej strumień kumulacyjny, który tworzy się w momencie detonacji, zostanie praktycznie zneutralizowany przez na przykład moduły wybuchowego pancerza reaktywnego. Znaczy pojazdy w stylu BMP czy różnego tam PT-ki mają się czego bać? Generalnie wszystkie bojowe wozy piechoty, czyli BMP-1, BMP-2, BMP-3, bojowe wozy desantu, BMD-1, BMD-2, BMD-3, bo Rosjanie też je mają, aczkolwiek do tej pory nie odnotowano ich użycia, a także BMD-4 i BMD-4M. Wszystkie te pojazdy oraz kołowe oczywiście BTR-y, jak najbardziej tego typu armata i jej amunicja może bezproblemowo zwalczać. Okej, okay, świetnie. A w takim razie, skoro już wiemy, z kim będzie się mierzył, z jakimi pancerzami będzie się mierzył nasz AMX, to opowiedz nam może proszę co nieco o jego pancerzu. Generalnie pancerz przedni, według oficjalnych informacji, jest w stanie wytrzymać ostrzał amunicją przeciwpancerną zapalającą kalibru 23 mm z dystansu 300 metrów, czyli mówimy tutaj o takiej amunicji, jaka jest stosowana na przykład w bardzo popularnych 23 mm armatach przeciwlotniczych ZU-23-2. Natomiast ze wszystkich stron pojazd jest chroniony przed amunicją przeciwpancerną kaliber 14,5 mm, czyli stosowano na przykład w wielkokalibrowych karabinach maszynowych rodziny KPW. Także jak widać, ten pojazd nie ma zbyt dużej przeżywalności, jeżeli chodzi o samo opancerzenie. No, ciężko się dziwić, jest on stosunkowo lekki, bo on waży około 15,8 tony. No właśnie, bo de facto w armii francuskiej jest on bezpośrednim następcą Panharta, EBR,
który był wozem rozpoznawczo-pościgowym, tak? Mała, lekka maszynka, mogąca rozpędzić się do 105 km na godzinę, która miała za cel szybko dojechać do jakiegoś punktu, tak? Poprowadzić zwiad, opcjonalnie właśnie dokonać ataku, zaskoczenia z boku, z flanki. Nie rozumiem, że taką samą funkcję przyjmuje na chwilę obecną wciąż używany, lecz wychodzący właśnie z obiegu armii francuskiej, AMX-10RC. Tak, zgadza się. Poza tym tutaj trzeba jeszcze pamiętać o jednym aspekcie. I jest to właśnie wada AMX-a 10RC w związku z jego dużą mobilnością, jednocześnie słabym opancerzeniem. Mianowicie jego system wieżowy oraz uzbrojenie główne nie posiadają żadnego systemu stabilizacji. Oznacza to, że pojazd ten nie jest w stanie prowadzić ognia w ruchu. Natomiast posiada on całkiem niezłą elektrooptykę, porównywalną z modernizowanymi czołgami AMX-30B2 na przykład, więc ten pojazd, jeżeli zostanie na przykład zamaskowany, będzie na przygotowanej, najlepiej jakiejś okopanej pozycji, może dosyć wcześnie wykryć zagrożenie, zidentyfikować się i podjąć walkę, po czym w możliwie największej szybkości, jak tylko ten pojazd jest w stanie osiągnąć, wycofać się i przenieść na inne stanowisko ogniowe. Właśnie powiedz mi coś więcej na temat bebechów znajdującym się w tym pojeździe. Jaką tam mamy radiostację, jaką mamy tam optykę? Czy występuje tam termowizja, noktowizja? Jeżeli chodzi o radiostację, to tutaj nie wiemy za dużo. Generalnie łączność jest rzeczą utajnianą przez większość armii. Natomiast jeżeli chodzi o elektrooptykę, to zależy od wersji pojazdu oraz akurat lat, w których dany wóz służył. Początkowo wykorzystywano urządzenia LLTV, czyli to jest Low Light TV. Można powiedzieć, że to jest swego rodzaju nocne przyrządy obserwacyjne. Były to przyrządy DIVT-13, następnie DIVT-16 i 18, a następnie termowizor rodziny Castor. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o wyposażenie elektroniczne, to przynajmniej niektóre pojazdy otrzymały system aktywnej obrony w postaci systemu zakłócania naprowadzania niektórych typów przeciwpancernych pocisków kierowanych. System ten nazywa się EIRL. Także to wygląda tak, jeżeli chodzi o elektronikę. Natomiast jeżeli chodzi o silnik, bo oczywiście jeżeli chodzi o mechanikę pojazdu, tutaj wiemy więcej. Początkowo stosowany był silnik Hispano-Suiza HS-115 w latach 81-85. Następnie został zastąpiony innym silnikiem. Jest to silnik Baduin, jeżeli dobrze czytam tą nazwę, 6F11 SRX. Ale generalnie moc tych silników nie jest zbyt duża. Jeżeli chodzi o silnik HS-115, to miał on około 249 koni mechanicznych. Silnik 6F11 ma już moc 280 koni mechanicznych. Zasięg operacyjny pojazdu to jest około 800 km, natomiast jeżeli chodzi o prędkości maksymalne, na dach utwardzonych to jest 85 km na godzinę, na drogach szutrowych oraz w terenie 140 km na godzinę. Mówiąc krótko, będą mogły działać teraz te maszyny wraz z HIMARS-ami, rozumiem, jeździć po całej długości frontu i atakować najbardziej kluczowe pozycje. Czy uważasz, że jakieś inne zastosowanie powinno dla nich zostać wymyślone? W jaki sposób tutaj teraz Ukraińcy taktycznie mogą wykorzystać te pojazdy? Czy powinny działać pojedynczo, czy w stadach? Co na ten temat uważasz? Wszystkie pojazdy opancerzone generalnie powinny działać w grupach. Samotny pojazd jest narażony na dużo łatwiejsze zniszczenie przez przeciwnika. Natomiast jak te pojazdy powinny być wykorzystywane? One generalnie powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, jakie przewidzieli producenci. To znaczy przede wszystkim jest to opancerzony pojazd rozpoznawczy z dość ciężkim uzbrojeniem. Jak słusznie wskazałeś, jest on dosyć mobilny i może poruszać się po drogach Ukrainy
na dosyć dużych dystansach na własnych kołach, więc pojazdy te mogą być nie tylko jako rozpoznanie stosowane, ale też jako swoistego rodzaju straż pożarna, która może na przykład wesprzeć walczącą piechotę, która broni się na jakimś odcinku, która jest atakowana przez jakiegoś rodzaju pojazdy opancerzone. Tego typu pojazdy mogą w miarę szybko się przemieścić po drogach, aczkolwiek trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Pojazdy kołowe generalnie bardzo dobrą mobilność strategiczną mają po drogach utwardzonych, ale kiedy z tych dróg zjeżdżają, to ich mobilność taktyczna jest niższa niż pojazdów gąsienicowych. Jestem pewien, że Ukraińcy znajdą dla tych wozów zastosowanie, będą wiedzieli, jak ich używać tak, żeby zmaksymalizować ich zalety i zminimalizować ich wady. No natomiast pamiętajmy, to jest to, co się dzieje na Ukrainie, to jest pełnoskalowa, konwencjonalna wojna i oczywiście straty wśród tych pojazdów będą nieuniknione. To jeszcze zanim moje pytanko, to taka ciekawostka z internetu, czy ją potwierdzisz, czy nie, że to zawieszenie hydropneumatyczne jest powiązane z jednym aut wyższej klasy od Citroena? Na pewno Citroen zajmował się zawieszeniem hydropneumatycznym i nie zdziwiłbym się, gdyby brali udział w pracach projektowych, w testach. Jeżeli mieli doświadczenie z tego typu rozwiązaniami, to jak najbardziej. Pamiętajmy, że zbrojeniówka jest ściśle powiązana z branżą motoryzacyjną. No, prawda jest taka, że jeżeli jakieś państwo nie ma branży motoryzacyjnej, ma gigantyczne problemy z opracowywaniem swoich własnych rozwiązań dla wojska, czego doskonałym niestety przykładem jest nasz kraj, Polska. Nie mamy własnej motoryzacji praktycznie. No i dlatego nie powinniśmy się dziwić, że nie mamy też konstrukcji własnego sprzętu bojowego za bardzo i musimy polegać na licencjach. To znaczy tutaj, mam nadzieję, że nie zaprzeczysz, wychodzi przed szereg nam Jelcz, który zaopatrzy Wojsko Polskie w podstawy do Czunmu oraz Hajmarsów, jak również jest no, podstawowym wozem ciężarowym polskiej armii. Zgadza się, ale niestety Jelcz bazuje w dużej mierze, jeżeli chodzi o mechanikę, na podzespołach zagranicznych, a nie krajowych. I to jest ten problem. Nie mamy w Polsce silników, nie mamy w Polsce przekładni własnych. Nie mając tych elementów, ani, jak to się ładnie mówi obecnie z angielskiego, tego know-how oraz pieniędzy na prace badawczo-rozwojowe, żeby to wszystko dalej rozwijać, no to niestety sytuacja jest jaka jest i dopóki nie zmienimy tego podejścia, to prędko się to nie zmieni. No właśnie, chciał być człowiek mądry, zagiąć eksperta, ale jak widać, eksperta zagiąć się nie da. To może ostatnie, Damianie, zdanie w temacie AMX-ów 10RC. Wspominałeś właśnie o umiejętności ich pływania. Czy widzisz taką możliwość, że Ukraińcy postanowią przeprawić się nimi przez Dniepr, zaatakować drugi brzeg obwodu chersońskiego? Czy raczej ta umiejętność pływania nie jest aż na tyle rozbudowana, tyle przystosowana do dużych przepraw wodnych, aby taki manewr wykonać i raczej tu chodzi o małe rzeczki w trakcie zwiadu? Generalnie byłbym bardzo ostrożny ze zdolnością pływania różnych wozów bojowych. To wszystko bardzo fajnie wygląda na poligonach, gdzie tego typu przeprawy są odpowiednio rozpoznane, odpowiednio przygotowane. Natomiast w boju różnie z tym bywa. Rosjanie już wielokrotnie udowodnili na frontach Ukrainy, że te zdolności do pływania mogą często skończyć się tym, że pojazd razem z załogą tonie. I generalnie ta zdolność pływania może być w większości wypadków, no nie chcę używać tego słowa, bo bardzo go nie lubię, ale chyba muszę, czyli przereklamowana. Rosyjskie, wszystkie bojowe wozy piechoty, czy BTR-y, czyli transportery opancerzone potrafią pływać, a mimo to zauważmy, zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy z uporem maniaka, jeżeli nie mogą zdobyć jakichś przepraw stałych w postaci mostów, to budują mosty pontonowe lub używają mostów szturmowych. Natomiast zdolność pływania, jeżeli jest używana, to jest używana w bardzo ograniczonym stopniu. Dlatego szczerze wątpię w to, żeby ta zdolność pojazdów AMX-10RC
była wykorzystywana. Zresztą jest jeszcze możliwe, że zostaną dostarczone wozy AMX 10RC w wariantach albo Turblinde, czyli z dodatkowymi modułami pancerza, albo RCR, czyli Revalorize, a więc pojazdy zmodernizowane, które również posiadają dodatkowe panele pancerza, i z tymi dodatkowymi panelami pancerza pojazd ten nie jest już zdolny do pływania. Okej. Okay. W takim razie, zanim poruszymy ostatnią, finałową kwestię, a raczej smaczek na koniec, czyli pozostałe wsparcie krajów zachodnich, to podsumowanie naszego stworka, czyli nie czołgu, lecz samochodu opancerzonego, zwiadowczego, z dużą siłą ognia. Zatem, Damianie, w jednym zdaniu, czy to jest dobra maszyna, czy w przypadku zastosowania innego niż te, które przewidział producent, spełni się? I czy uważasz, że to jest krok w przekazywaniu większej ilości nowoczesnej broni, chociaż to są lata 70., dla Ukrainy? Nie możemy tutaj stawiać tego w taki sposób zero-jedynkowy. Czy to jest dobra maszyna? No jest to już maszyna, powiedzmy sobie szczerze, przestarzała. Czy będzie wartością dodatnią dla Ukraińców? Oczywiście, że będzie wartością dla Ukraińców. Ukraińcy, myślę, z otwartymi rękoma przyjmą każdy możliwy rodzaj sprzętu, byle tylko móc dalej prowadzić własną obronę. Czy te pojazdy będą używane zgodnie z ich przeznaczeniem, tak jak były projektowane? Pewnie tak, bo pamiętajmy, załogi muszą zostać przeszkolone. To znaczy, oznacza, że francuscy instruktorzy na pewno przeszkolą ukraińskie załogi, wytłumaczą im, jak te pojazdy powinny być używane, jak nie powinny być używane, bo to też jest bardzo ważne, aby żołnierze wiedzieli, jak nie używać sprzętu, który mają w swojej dyspozycji. Czy będzie to środek napędu dalszej pomocy dla Ukrainy? Myślę, że tak. Coraz więcej mówi się o tym, że Ukrainę trzeba dalej zbroić, dalej wspierać, trzeba przekazywać coraz więcej uzbrojenia, tylko no to jest problem, o którym mówię już od dawna, to znaczy niestety ta dywidenda pokoju, jaką mieliśmy od lat 90. do początku XXI wieku, i te cięcia w budżetach obronnych, cięcia w armiach, a nawet likwidowanie zapasów wojennych, no niestety powoduje, że zarówno pomaganie Ukrainie jest coraz trudniejsze, jak również sprawia, że jakakolwiek pomoc przekazywana Ukrainie, no siłą rzeczy musi osłabiać armię natowską, no może za wyjątkiem armii amerykańskiej, bo ona nadal dysponuje gigantycznymi rezerwami, a przede wszystkim Stany Zjednoczone nie zarżnęły w dużej mierze swojego przemysłu zbrojeniowego, tak jak robiły to państwa europejskie. Natomiast tutaj myślę, że warto dodać, iż ostatnio pojawiły się głosy o konieczności nie tyle co odbudowania, co wpompowania troszeczkę milionów chęci i możliwości w ten przemysł amerykański, gdzie też taka sugestia padła, aby to samo zrobili Europejczycy, aby zwiększyć jego wydolność, ponieważ chociażby w samej temacie amunicji, poprawnie proszę, 155 mm, zaszła taka drobna zadyszka i był potrzebny taki oficjalny komunikat, żeby to rozkręcić. Zgadza się. Przy czym Amerykanie już rozkręcają tą produkcję zbrojeniową. Na razie skupiają się głównie na produkcji amunicji, czyli tego elementu, który się najbardziej zużywa. Tak? Natomiast prawda jest taka, że no niestety państwa zachodnie, które do tej pory żyły sobie komfortowo, szczególnie państwa Europy Zachodniej, muszą pogodzić się z tym, że być może trzeba poświęcić przynajmniej część tego komfortu na zabezpieczenie swojego bezpieczeństwa. My naprawdę musimy zacząć produkować duże ilości sprzętu wojskowego, amunicji, wyposażenia. Ogólnie powinno się zmienić podejście do przemysłu w państwach zachodnich. To tyczy się również Polski. Musimy się reindustrializować. Już pierwszy dzwonek alarmowy mieliśmy przy pandemii, gdzie brakowało nawet krajowej produkcji takich trywialnych rzeczy jak maseczki, które no bez problemu powinny być produkowane tutaj w kraju. Tymczasem były sprowadzane z Chin.
Ja się osobiście się zastanawiam, czy społeczeństwa zdały już sobie sprawę z tego, jak gigantyczne problemy stoją przed nami wszystkimi. To tyczy się naprawdę wszystkiego i jeżeli nie zmienimy podejścia, no to ja osobiście widzę to bardzo, w bardzo złych barwach. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o przemyśle, Rosja przestawia się na produkcję wojenną. Rosja zakłada bardzo długotrwałą wojnę. Ich propaganda mówi wprost, że oni to widzą jako drugą wojnę ojczyźnianą. No, jeżeli my się nie będziemy przygotowywać, to niestety któregoś dnia mogą uznać, że jesteśmy na tyle słabi, że warto nas zaatakować. Bo pamiętajmy, państwa takie jak Rosja, ale nie tylko, na przykład Chiny, atakują głównie tych, których postrzegają za słabych. Jeżeli będziemy w ich oczach słabi, to prędzej czy później nas zaatakują. To ja tak może odpowiadając na szybko na kilka poruszonych przez siebie kwestii. Nie, my cały czas jako ogólnie pojęty Zachód nie zrozumieliśmy, że brak rodzimej produkcji, uzależnienie od Chin i tak dalej jest złe. Gdzieś drobnymi kroczkami może, ale to brak, że tak powiedzmy, świadomości ogółu, dostępności takiej informacji w mass mediach, nie tylko w takich naszych drobnych rozmowach, nie tylko w informacjach na Twitterze czy na Facebooku. Uważam, że po prostu brak jest takiej informacji na szerokiej arenie medialnej, bez konieczności przepychania się między tutaj największymi molochami, bo ta stacja powiedziała tak, to my powiemy inaczej. No nie, tu trzeba przyjąć wspólną politykę informacyjną i faktycznie uświadomić ludzi, że uzależnienie się od chociażby Rosji w kwestii surowców, czy Chin w kwestii podzespołów, tak, jest co bynajmniej niebezpieczne. A co do samej Rosji, to jest kraj, który rozumie tylko i wyłącznie argument siły. I tak jak wspomniałeś, atakują tych, których uważają za słabych. My nie możemy w tym momencie udawać, że wszystko jest w porządku, że po wojnie podamy sobie rączki. Dzisiaj musimy stanąć my z pozycji siły i wspierać Ukrainę tak mocno, jak to jest tylko możliwe. I poczekaj, bo tutaj właśnie w tym momencie możemy śmiało zauważyć zmianę podejścia Zachodu, bo tutaj, okej, mamy troszeczkę przestarzałe, jednak dalej stanowiące gdzieś tutaj nowość w tym dostarczanym sprzęcie Ukrainie AMX 10RC, ale nagle pojawia się informacja o Bradleyach. Chwilę później Niemcy wyskakują z Marderami i zestawami Patriot, a teraz jeszcze ostatni news wczorajszego dnia, być może brytyjskie czołgi w najbliższych dostawach dla Ukrainy. Zatem zostawiam ci wybór. O czym chciałbyś w skrócie powiedzieć? O Bradleyach, Marderach, a może o brytyjskich czołgach? Jeżeli w skrócie, to może brytyjskie czołgi na początek. Na chwilę obecną nie wiemy tak naprawdę, co Brytyjczycy mają na myśli. Wielka Brytania dysponowała lekkimi pojazdami rodziny CVRT, w ramach tej rodziny funkcjonowały dwa pojazdy, czyli Scorpion i Scimitar. I one były uznawane jako lekkie czołgi rozpoznawcze, więc być może chodzi o tego typu pojazdy. Jeżeli chodzi o czołgi podstawowe, na chwilę obecną Wielka Brytania dysponuje jedynie czołgami Challenger 2, które szykowane są do modernizacji do standardu Challenger 3. Tych czołgów Challenger 2 Wielka Brytania ma około 386, a przynajmniej tyle zostało wyprodukowanych, z czego 227 jest w eksploatacji, natomiast około 59-58 znajduje się w rezerwie. 58 wozów, no to jest jeden batalion czołgów, jeżeli chodzi na przykład o etaty Wojska Polskiego. Natomiast dla Ukraińców to byłby jeden batalion, 31 wozów plus i może dwie, trzy kompanie jeszcze, tak? Ale to nie byłyby pełne dwa bataliony. Tak, przerażasz, to gdzie są te brytyjskie czołgi? Gdzie są Challenger jedynki? A może trochę muzealne, ale ci wtajne? Przecież to tak znikło? No niestety, to jest efekt lat 90. i dywidendy pokoju i bardzo krótkowzrocznej, jeśli nie głupiej po prostu, polityki. Jeżeli chodzi o czołgi Chieftain,
W znakomitej większości zostały wykorzystane jako cele poligonowe. Można sobie na niektórych poligonach Wielkiej Brytanii jeszcze pooglądać to, co z nich zostało, a zostało niewiele. Część została sprzedana na przykład do Jordanii, pewnie do kilku innych państw. Część skończyła jako eksponaty muzealne w różnych państwach. Bardzo dużo znalazło się w rękach prywatnych. Jeżeli chodzi o czołgi Challenger 1, czołgów Challenger 1 Wielka Brytania dla siebie wyprodukowała około 420, z czego około 390, jeżeli dobrze pamiętam, zostało następnie sprzedanych Jordanii, a pozostałe albo zostały po prostu eksponatami muzealnymi, albo zostały po prostu zezłomowane. Podejrzewam, że to jakaś proporcja tutaj na pewno jest między tymi, które wylądowały w muzeach, a tymi, które zostały zezłomowane. Jeden Challenger 1 na pewno wylądował w Narodowym Muzeum Broni Pancernej i Kawalerii w Stanach Zjednoczonych. Wow. Natomiast to jest oczywiście pewne światełko w tunelu, jako że Jordania zdecydowała się na wycofanie czołgów Challenger 1. Zastępują je przekazanymi przez Zjednoczone Emiraty Arabskie czołgami Leclerc. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają dosyć dużo czołgów Leclerc, więc tam poniżej setki, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 60 sztuk czołgów Leclerc przekazali, czy też odsprzedali Jordanii, a resztę Jordania uzupełnia czołgami M60, o dziwo. Mniej nowoczesne, ale chyba jest po prostu do nich więcej części zamiennych oraz kołowymi wozami bojowymi Centauro. Konstrukcja włoska, bardzo podobna do AMX-10 RC, tylko nowocześniejsza. Więc. Cała koncepcja nawet by się sklejała do kupy, zwłaszcza w świetle tego, iż kolejne kraje afrykańskie zaczynają wspierać Ukrainę, więc tutaj być może taki manewr jest przewidziany przez Brytyjczyków, tak samo jak przecież Amerykanie serwisowali no nie swoje czołgi i puścili jako swoją pomoc. Tak, przy czym trzeba pamiętać o kilku kwestiach, i to są już kwestie naprawdę problematyczne. Po pierwsze, uzbrojenie główne czołgów Challenger 1, czyli armaty L11 A5, nie są produkowane od dekad te armaty, a te, które są po prostu w tych wozach zainstalowane, mogą być już bardzo zużyte. Tym bardziej, że są to armaty gwintowane, nie gładkolufowe, a więc zużywają się szybciej. Po drugie, kwestia amunicji. Brytyjczycy mieli już problem z amunicją do swoich Challengerów 2. Niby ten problem został rozwiązany na takiej zasadzie, że z Belgami udało im się dogadać i Belgowie produkowali przynajmniej częściowo amunicję do tych wozów. Teoretycznie amunicja do armaty L30A1, która stanowi uzbrojenie czołgu Challenger 2, jest wymienna z amunicją do armaty L11A5. W zasadzie jest identyczna. Natomiast armata L11A5 nie może strzelać nowocześniejszymi typami amunicji dla armaty L31 ze względu na dużo większe ciśnienie. Jednym z rozwiązań, i nad tym rozwiązaniem pracowali sami Brytyjczycy jeszcze na przełomie lat 80. i 90., było po prostu przezbrojenie czołgów Challenger 1 w armaty L30A1 właśnie. I jaki był efekt tego projektu? Generalnie się udał, tylko nigdy nie poszło to dalej. Nie uznano, że nie ma po prostu pieniędzy ani sensu. Związek Radziecki się rozpadł, no to po co przezbrajać stare czołgi, tak? I w ogóle je modernizować. Znowu, krótkowzroczność i głupota. Jakże typowa, niestety, dla państw demokratycznych w czasach pokoju. Natomiast być może jest to nadal możliwe. Pamiętajmy, że Wielka Brytania planuje zmodernizować swoje czołgi Challenger 2 do standardu Challenger 3, co oznacza całkowitą wymianę systemu wieżowego. Więc tutaj mamy dwie możliwości. Albo po prostu wyciągnąć armaty L30A1 z tych Challengerów 2, czy też wież po nich i zamontować je w czołgach Challenger 1, albo po prostu wymienić wieżę, bo średnica pierścienia oporowego jest w zasadzie identyczna i jest to możliwe, ale trzeba pamiętać, że to taka wymiana wieży oznacza też bardzo poważne prace remontowe oraz modernizacyjne kadłubów, ponieważ zarówno system elektryczny, jak również elektronika kadłuba i wieży muszą ze sobą móc współdziałać. Więc jest to poważniejsza praca i to zajmie miesiące, tak?
Trzeba pamiętać jeszcze do tego, że program Challenger 3 jeszcze się nie rozpoczął, to znaczy czołgi jeszcze nie są modernizowane, więc jeżeli Brytyjczycy zaczęliby albo wyjmować armaty, albo całe wieże wymieniać na te Challenger 1, no to oznacza, że sami by się rozbroili z czołgów Challenger 2. Więc tutaj mamy mnóstwo problemów. No, to muszą przyspieszyć, mówiąc krótko, no, tak jak wszyscy. Prawda jest taka i pewnie zasmuciłoby to wielu Europejczyków, ale niestety, jeżeli przez ponad 30 lat do takiego stanu doprowadziło się własne zbrojeniówki, to może się wkrótce okazać, że być może będziemy zmuszeni wszyscy kupować uzbrojenie na przykład od Stanów Zjednoczonych lub na przykład od Korei Południowej. Już teraz Korea Południowa na przykład oferuje armatochaubicę samobieżną K9A2 Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy zdają się skłaniać właśnie w tym kierunku. Także to pokazuje po prostu tragiczną sytuację, w jakiej jest Europa. Mamy herbaciarzy za sobą, czas na Niemców i oddajmy Niemcom co niemieckie, czyli 40 marderów w pierwszym kwartale 2023 roku ma trafić na Ukrainę. Jest to wielki ruch, de facto patrząc po tym, co na dzień dzisiejszy było realizowane ze strony niemieckiej, ale tutaj, żeby nie zatrzymywać się zbyt długo na tych wozach, spotkamy się na pewno jeszcze raz i ten temat omówimy. Proszę cię, tak szybciutko, BWP1 kontra Marder. Co przeżyje, co umrze? Zależy kto, kogo pierwszy trafi. Natomiast te pojazdy są bardzo podobne pod tym względem, że ani jeden, ani drugi nie dysponuje systemem kierowania ogniem. Marder nie ma dalmierza laserowego, nie ma komputera balistycznego, a jego wieża i uzbrojenie główne również nie są stabilizowane, czyli ten pojazd nie jest w stanie prowadzić ognia w ruchu. Natomiast zaletą Mardera jest to, że jego główne uzbrojenie to 20-mm armata automatyczna Rheinmetall MK20 RH202 z dużym zapasem amunicji, tam bodajże jest łączny zapas 1250 naboi dwóch typów, przeciwpancerna i odłamkowo-burząca. A więc działonowy, jeżeli zauważy cel, to może po prostu seriami strzelać i cały czas dokonywać poprawki na odległość do celu. Jest to dużo łatwiej trafić z takiego pojazdu cel niż w wypadku BWP-1, który ma dosyć wolno strzelającą, niskociśnieniową, nie armatę, bardziej armatowyrzutnię, bo pociski w BMP-1 bardziej przypominają na przykład granaty do ręcznych granatników przeciwpancernych, więc mają pewien ograniczony napęd rakietowy. Więc Marder ma przewagę, natomiast jeżeli chodzi o opancerzenie, to oczywiście Marder jest troszeczkę lepiej opancerzony, natomiast no jego pancerz chroni przed amunicją APDS kaliber 20-25 mm, nie więcej. Także jest to dosyć nadal słabo opancerzony pojazd, który może mieć problemy na przykład z bojowymi wozami piechoty BMP-2 i BMP-3. No właśnie, tu jeszcze ja bym przynajmniej chciał wskazać jedną wadę tych pojazdów, a mianowicie w porównaniu do takiego BWP-1 czy 2, to jest jego wielkość, no bo to jednak jest kawał kalabryny. Przynajmniej mówimy o wysokości. To prawda, to jest dosyć duży pojazd, od tego dosyć ciężki, powiedziałbym, jest bardzo ciężkim pojazdem w stosunku do swojego opancerzenia, bo ta najpopularniejsza wersja, raczej dwie najpopularniejsze wersje, czyli Marder 1A3 i Marder 1A5 ważą odpowiednio 33,5 tony i 37,4 tony. To jest naprawdę ciężki wóz jak na tą klasę, a jednocześnie dosyć słabo opancerzony. Tylko znowu, Ukraińcy na pewno przyjmą te wozy z otwartymi rękoma w jakiejkolwiek ilości, no i będą one mimo wszystko wartością dodaną. Nie, tutaj to trzeba przyznać, racja, lepsze to niż nic i to jest, powiem ci, zarówno konkluzja jednej z moich rozmów z Konradem Muzyką, jak i również jednym tutaj z moich znajomych będących w tym momencie na pierwszej linii wojny tutaj na Ukrainie, który wspomniał, że no hej, lepszy stary T-62 niż zwykły karabin w ręku, tak? Jak będzie szła piechota przeciwko piechocie, no to w tym momencie lepiej mieć za plecami chociażby tego starego T-62 niż nic. Więc tutaj no nie ma co się dziwić, na pewno Ukraińcy będą szczęśliwi, a z kolei właśnie z Konradem wspominaliśmy, że obecnie to, co ma prezentować sobą zmobilizowana
rosyjska armia, nawet w liczbie, tutaj nie wiem, przyjmijmy 200, 300 czy chociażby 400 tysięcy, to jednak w większości będzie zwykła piechota uzbrojona w broń ręczną. Zatem i taki marder będzie przydatny w rękach ukraińskich. Jak najbardziej. To jest taka prawda, którą wszyscy powinni sobie przyswoić, że nawet stary czołg, czy stary bewuk, czy ogólnie stary pojazd jest lepszy niż jego brak. Taki trochę stary, trochę nowy, ale na pewno amerykański i znany na całym świecie, czyli Bradley. Generalnie niezależnie, czy będzie to M2A2 czy M2A3, to będzie najbardziej zaawansowany zachodni BWP, jaki do tej pory zostanie przekazany Ukrainie. Zresztą Bradley generalnie do, powiedzmy, że do lat 90., może wczesnych 2000-tych, był najlepszym bojowym wozem piechoty na świecie. To mówię, że mam bardzo laickie pytanie. Dlaczego? Generalnie dlatego, że po pierwsze, posiada on system kierowania ogniem, czyli mamy komputer balistyczny, mamy zaawansowaną elektrooptykę, która posiada również termowizor, ma dalmierz laserowy, ma pełną stabilizację uzbrojenia, a więc jest w stanie prowadzić celny ogień w ruchu. Co więcej, jest to całkiem nieźle opancerzony pojazd, bo tak jak już wspominałem, od wersji M2A2 został dopancerzony, to znaczy na zasadniczą skorupę, która wykonana jest z aluminium pancernego, nakładane są stalowe płyty, jest to stal pancerna wysokiej twardości. Co to oznacza? Oznacza to, że od przodu i od boku Bradley jest chroniony przeciwko rosyjskiej amunicji przeciwpancernej typu APBC 3UBR6 oraz APDS 3UBR8 kaliber 30 na 165 mm, czyli jest odporny na amunicję stosowaną w bojowych wozach piechoty BMP-2, BMP-3 oraz w bojowych wozach desantu BMD-2, BMD-3 i BMD-4. Dodatkowo Bradley był pierwszym na świecie bojowym wozem piechoty, który może być dodatkowo pod względem osłony wzmocniony poprzez instalację wybuchowego pancerza reaktywnego. W przeciwieństwie do BWP-1 pojazd nie ulega dezintegracji w momencie zadziałania takiego pancerza. Tutaj, co dowiódł Irak wielokrotnie, ta osłona działa, wóz jest dobrze chroniony, na przykład przeciwko granatnikom przeciwpancernym, tudzież starszym przeciwpancernym pociskom kierowanym z pojedynczą głowicą kumulacyjną, nie tandemową. Natomiast oczywiście jest pewien koszt tego. Bradley od wersji M2A2 jest dosyć ciężki, bo waży on aż ponad 30 ton. Najnowsza wersja już prawie pod 40 ton dochodzi, czyli wprowadzana właśnie do służby US Army wersja M2A4. Natomiast oczywiście wpływa ta masa negatywnie na mobilność, bo wóz jest stosunkowo powolny jak na BWP-y. Może nie jest aż tak powolny, bo on osiąga do tych 64 km na godzinę, natomiast nie jest zdolny oczywiście też do pływania, jest wozem niepływającym, mimo że pierwsze dwie wersje, czyli M2 i M2A1 pływały, tak od wersji M2A2 Amerykanie po prostu zrezygnowali z tej zdolności na rzecz lepszego opancerzenia. Zasięg operacyjny to jest około 480 km. No i oczywiście uzbrojenie. Uzbrojenie Bradleya jest naprawdę dobre. Główne uzbrojenie stanowi 25 mm armata automatyczna N242 z nowoczesną amunicją, w tym APFSDS M919. Tego typu nabój, czy też pocisk M919 od boku jest w stanie bez problemu przebić pancerz kadłuba każdego rosyjskiego czołgu i zrobić z niego dosłownie ser szwajcarski, biorąc pod uwagę szybkostrzelność. Także zapas amunicji ogólnie jest bardzo duży, bo w wersji bojowego wozu piechoty jest to 900 naboi. W wersji bojowego wozu kawalerii, który nie przewozi pełnego desantu, a jedynie dwóch zwiadowców, jest to ponad 1000 naboi do armaty. Dodatkowo z armatą sprzężony jest oczywiście karabin maszynowy z dużym zapasem amunicji, 2200 naboi. No i do tego zintegrowana, zdwojona wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych rodziny TOW,
Dla wersji M2A2 to są już pociski rodziny TOW 2, w tym wersja TOW 2A z tandemową głowicą kumulacyjną, a więc zdolna do pokonywania wybuchowych pancerzy reaktywnych, a przynajmniej większości ich typów, a również może korzystać z wyrzutni, przepraszam, z pocisków TOW 2B, które atakują pojazd od góry. A więc tutaj w zasadzie z pociskami TOW 2B ten BWP może spokojnie, skutecznie razić każdy rosyjski czołg. No to już brzmi jak kawał solidnej konstrukcji. Bo powiedzieć, że zaintrygowało mnie strasznie, co powiedziałeś, masa tego najnowszego Bradleya. Pozwoliłem sobie na prędce zgooglować T-72 dla porównania w podstawowej wersji. To jest też 41 ton, czyli tak de facto, czy my nie możemy mówić o Bradleyu jako już o przynajmniej czołgu lekkim? Nie. To jest bojowy wóz piechoty i tak jak bojowy wóz piechoty ma takie, a nie inne opancerzenie, to wynika po prostu z fizyki, to znaczy czołg może mieć stosunkowo niską masę i dobre opancerzenie, dlatego że ma bardzo małą kubaturę wnętrza, to wynika po prostu z tego, że ma stosunkowo niewielką załogę, trzech, czterech żołnierzy i tylko to. Reszta to jest silnik, uzbrojenie, amunicja, paliwo i tak dalej, więc może być to stosunkowo gęsto upakowane, a przez to pojazd, mając powiedzmy masę tych 40 ton, może mieć dużo bardziej solidne opancerzenie. W wypadku transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, jako że taki wóz przewozi nie tylko załogę, najczęściej trzyosobową, uzbrojenie, silnik, paliwo, zapas amunicji, jeszcze do tego musi przewozić żołnierzy desantu, drużynę, powiedzmy tych 6, 7, 8, czasami 9 żołnierzy, a to powoduje, że ta kubatura wnętrza pojazdu musi być dużo, dużo większa i żeby on osiągnął poziom osłony czołgu, takiego jak na przykład T-72 albo nowocześniejszego, to musi mieć już masę grubo powyżej 50 ton, 55, 60 albo i więcej. No ja właśnie w tym kontekście taki zrobię błyskawiczny skok w bok i obiecuję wszystkim słuchaczom, że jeszcze na sekundkę wrócimy do samego Bradleya, już tym będziemy kończyć. Jednak powiedz mi proszę w takim razie, jak to zrobili Izraelczycy w Merkawach, gdzie ona może mieć również przedział dla desantu, tak? Plus do tego jest uzbrojona dość potężnie, jak i opancerzona dość potężnie. Ano, zrobili to tak, że zdolność do przewożenia desantu jest dezinformacją. Mianowicie z tyłu kadłuba czołgu Merkawa nie ma przedziału dla desantu, tam znajduje się miejsce na kontenery z amunicją armatnią. Jak to wygląda? Oczywiście te kontenery można usunąć, więc przynajmniej w teorii można przewieźć żołnierzy desantu, najczęściej czterech, może maksymalnie pięciu, sześciu żołnierzy, ale trzeba pamiętać, że nie mają oni żadnych siedzeń, siedzą tam w dość niewygodnych pozycjach, kucając lub też po prostu siedząc na podłodze kadłuba. Wyjście z tego wozu jest przez te tylne drzwi, bo to nie jest rampa, tylko drzwi, dosyć utrudnione, są one wąskie, stosunkowo niewielkie. I generalnie armia izraelska nie praktykuje wożenia żołnierzy piechoty w czołgach Merkawa, bo żeby przewieźć taką drużynę piechoty, no, trzeba pozbyć się około 90% zapasu amunicji do armaty. Więc czołg traci swoją główną funkcję bycia czołgiem. I dlatego też z tego, co się orientuję obecnie w doktrynie armii izraelskiej jest tak, że czołgi to są czołgi, natomiast piechota przewożona jest przez dedykowane transportery opancerzone, a niedługo bojowe wozy piechoty, bo na bazie czołgu Merkava Mark IV powstał ciężki transporter opancerzony Namer, najpierw jako transporter opancerzony, natomiast teraz trwają prace nad wersją bojowego wozu piechoty. Wdrażane są także wersje specjalistyczne, jak wozy dowodzenia, wozy zabezpieczenia technicznego, pojazdy dla saperów i tak dalej. No i oczywiście też armia izraelska od tego roku rozpoczyna wdrażanie do służby kołowych wozów bojowych Eitan, głównie w wersji transportera opancerzonego, ale również
pojawi się także wersja kołowego, bojowego wozu piechoty. Okej, w takim razie do Izraela ja myślę, że musimy kiedyś koniecznie wrócić, jak widać. Dzieje się tam niemało, ale no cóż, region taki. Za to odnośnie tego naszego szanownego Bradleya, który ma trafić na Ukrainę, w kontekście tych naszych najnowszych informacji, czyli niepewnych angielskich czołgów, a raczej bez precyzji, cóż to ma być za maszyna, czy będziemy mówić o czołgach lekkich, czy o pełnoprawnych wozach podstawowych, w kontekście Marderów oraz AMX-ów 10RC, chyba Bradley jednak jest najlepszą informacją i powiedz mi, czy widzisz, żeby te na przykład trzy maszyny, jakim są Mardery, Bradley oraz AMX-y, działały wspólnie? Oraz czy zgodzisz się z teorią, że tutaj Bradley jednak dalej pozostaje liderem, jeśli chodzi o rodzaj dostarczonego sprzętu Ukrainie w dniu dzisiejszym? Może zacznę od końca, czyli czy Bradley jest najbardziej zaawansowanym wozem bojowym, jaki zostanie dostarczony Ukrainie w klasie bojowych wozów piechoty? Na chwilę obecną jak najbardziej tak. W porównaniu do tego, co było do tej pory dostarczone i co wiemy, że ma być dostarczone, to będzie absolutnie najlepszy wóz. Natomiast generalnie Bradley i Marder, no to są bojowe wozy piechoty, więc one raczej będą w brygadach i batalionach piechoty zmechanizowanej. Przy czym, na dobrą sprawę, jeżeli ukraiński batalion zmechanizowany ma 31 bojowych wozów piechoty, no to powiedzmy, że Bradleyów ma być 50, Marderów 40, czyli będzie można z tego zgrupować po jednym batalionie w pełni wyposażonym, natomiast jeszcze może jeden batalion mieszany, na przykład Bradleyów i Marderów, czyli łącznie trzy bataliony z tego się uda uzbierać. No, więc może tutaj jakieś wymieszanie tego sprzętu będzie widoczne. Natomiast AMX 10RC zdecydowanie tutaj trzeba to w strukturze gdzie indziej umieścić, jako kompanie czy bataliony, ale raczej kompanie na szczeblu brygady, nie wiem, wozów rozpoznawczych łamane na niszczyciele czołgów, coś takiego. Także zobaczymy. Okej, okay. Słuchajcie, przede wszystkim Damianie, dziękuję ci serdecznie. To była długa przeprawa. Mieliśmy, że tak powiedzmy, przebrnąć tutaj raz, dwa, trzy, ale z Damianem nigdy to tak nie działa. Zawsze dostajemy pełne, wyczerpujące informacje. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Naszym dzisiejszym gościem był Damian Radka, redaktor Defense24, specjalista od broni pancernej. Dziękuję ci ślicznie, Damianie. Dziękuję również i do usłyszenia.